Idą. Już myślałem, że nie przyjdą. 6:38, a od 6:00. Może przez to presję zergodowy samca. To mnie bardzo cieszy. Idą na wodopój. Idą na wodopój. Trójka. Zobaczymy, czy mnie. Ale mnie nie widzi. Idą, idą, ale się spóźniły. 40 minut! Co to ma być? Ja się pytam. A ja od 35 poczekam. Trójka. I samice. A, szkoda, że jesteś trójką. Spokojne. Pytanie, czy mnie tutaj wyniuchają, muszę zaobserwować. Chyba nie. Tej ich ambonie chyba nie powinni. O, widzisz. Takie buty. No dobra, tutaj dwie trójki, a zamiast tutaj. Tej czwórki, którą ustrzeliłem. Jest szara samica. To chyba ją sobie weźmiemy. Bo tamto spartoliłem. Tamtą szarą samicę spartoliłem, co mnie wyrzuciło. Także witam wszystkich serdecznie na moim kanale The Hunter Call of the Wild. Siódmy rezerwat, czyli Hiszpania Cuatro Colinas. Trzy trójki. I jesteśmy w ambonie, którą kupiłem. Tą średnią, która tu też była do wzięcia. Także myślę, że tutaj. Tak, i szara, którą nie wziąłem, bo wtedy w kręgi poszło. I teraz sobie je wypchamy, bo są. Ile tych samców? Trzy chyba były. Dobra. Bierzemy sobie szarą samicę. Z tego okienka mogę. Tu przeszparkę nie. Bo jak już sprawdzałem, nie będę nawet strzelał. Przez to nie przejdzie. A-a. Tak myślę na bank. Wtedy poszło w kręgi, dlatego nie wypchałem. Teraz mam szansę na powtórkę. To jest szary, czyli rzadki typ umaszczenia. Tak jak trzeba. Bardzo ładnie. Zaczekam tutaj jeszcze sobie na te samce. Która o 7 miałem wyruszać. Dobrze. Się spóźniły 40 minut normalnie, no. Aż tak, kurde. I tym razem tą szarą wypchamy. I tym razem sobie tą szarą wypchamy. Bo tamta. Tamta była przestrzelona, znaczy przestrzelona w kręgi, co widzieliście jeszcze na live'ie. Dlatego jej nie wypychałem. Przyszła następna szara, czyli typ umaszczenia rzadki, jeśli chodzi o muflona iberyjskiego. Liczyłem, że jeszcze jakiś samiec przyjdzie zamiast tej czwórki, ale szybko wracają. No to co? Tego z łatką. To 64 52. I to jest fajne, bo one tutaj nas nawet nie widzą. 134 52, a tamten 164. Dobra, bierzemy większego trochę. Chociaż waga taka sama będzie, do 52.
A, dwa samce lezą, to wszystko chyba trójki. 134, 140 i 164. Bierzemy tego samca. I to cholera, żeby... witam, witam, witam. Olo, ładny jesteś ty. I trafię w drzewo. Może nie, to blisko jest. Tak jest. A teraz jeszcze jeden samiec i lecimy. I lecimy. Na ostatnie jeziorko. Może zrobię z tego następny klip wideo. Nam zostało oczywiście ostatni pytanik, ostatnie schronisko, ostatnie jeziorko. Ja sobie właśnie przewinąłem czas na 5:35. One mają wodopój od 6:00. Potem piły chyba również od 8:00. Od 6:00 do 9:30 i potem od 8:00 do 11:30. Dwa razy piją i to szybko dosyć. Tak jest. Ładny samczyk, myślę, że jeszcze jednego położymy i zakończymy na, jak zobaczycie, tą samicę szarą, bo najpierw zapiszę klip wideo, bo jak zrobię zrzut ekranu, no to niestety już tego nie będziecie widzieć, bo w momencie, jak zrobię zrzut ekranu, to nagrywanie będzie wznowione od zera, także na PS4 trzeba o tym pamiętać, że jak się robi zrzut ekranu, to wszystko to, co było wcześniej, przepada i nagrywanie jest od zera. A maksymalny klip wideo godzinny można? Dobra. Co by na tego z łatką? Może tego weźmiemy, co? Myślę, że tak. No nie jest 26 metrów. Szapoba, czapki z głów. Tak jest. Myślę, żeby nie przesadzić. Weźmiemy jeszcze jednego samca na celownik. Tak. I ten. Czyli tu leżą co? Samica i dwa samce. Samica i dwa samce. Dobra. Także myślę, że jeszcze jeden max i spadamy, żeby strefa nie znikła. I sobie zapiszemy klip wideo jak przy tej samicy, bo typ szary jeszcze raz sprawdzę. Typ sierści umoszczenia szary u samicy mulaka iberyjskiego. I muflon iberyjski jest tak, pospolity, to jest typowy. I rzadki umaszczenia sierści to jest szary, albinos i czarny. Także rzadki umaszczenie to jest szary, albinos i czarny, jeśli chodzi o muflona iberyjskiego. I dzięki serdeczne, Kuba, że zrobiłeś tą ściągawkę. Bardzo pomaga. Witam, witam, witam i o zdrowie pytam. I weźmiemy sobie tego samca, może co? Może być.
trzy samce i samica. I myślę, nie będziemy tutaj, żeby nam strefa nie znikła, bo to było wcześniej strzelane, jak wiecie, przed wykupieniem tej ambony położyłem czwórkę, ale jej nie wypchałem. Następnym razem wypchałem. O. Najpierw zbierzemy sobie trzy samce. Będzie odrobione. Zaraz przyjdziecie, ja sobie stąd idę zaraz. Pospolity. Bardzo ładnie. O, taki jakiś jasnowy, ale pospolity, 50 kilo. Cyk. Wszystko jak na widelcu leży. Takiego se czwóreczkę z taką białą łatką właśnie. Tu mamy trójeczkę. O, ten co na serduszko poszedł. Pięknie. O, ten z dwoma takimi, zajebiście. Trzeci samiec muflona iberyjskiego. Ej, żaden zbadaj trop. Nie mogę podnieść, no bez jaj. No. No, na oba płuca. Pospolity. Ładnie. I tu sobie klip wideo zapiszę, bo chcę zrzut ekranu zrobić. Tamtą samicę co popsułem, co widzieliście, to był strzał w kręgi, także nie wypychałem. Ona usilnie chce, już nie podejdzie. Dobra. Ale jest szary. Jest szara samica muflona iberyjskiego, czyli typ sierści rzadki. Także bardzo fajnie. Ja sobie wypchnę za 2500. Tym razem strzału nie popsułem. Serduszko, lewe płuco, wątroba. Pięknie. Także samica muflona iberyjskiego. Typ sierści szary, czyli jest to typ sierści rzadki u muflona iberyjskiego, także go wypycham. Także to tyle z mojej strony. Jeśli coś ciekawego jeszcze się trafi, to oczywiście nagram. Jak się to dla was podobało, polowanie na muflony, zostawcie łapkę do góry, miły komentarz, subskrypcję kanału z dzwoneczkiem. Jestem bardzo zadowolony i życzę wszystkim dobrej nocy, dużo zdrowia i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Dobranoc. Cześć. Piękna.